Dzień dobry widzowie Milmagu. Jesteśmy w Wesołej. Jest ze mną szczególny gość, pan prezes Arkadiusz Bąk, który prezentuje tutaj zarząd PGZ-u. Stoimy przy dosyć nietypowym pojeździe, jeżeli chodzi o spotkanie dotyczące platform bezzałogowych, czyli Armatę SA-35 w wersji na ciężarówce, wersji lądowej. Dlaczego ona się tu znalazła, panie prezesie? To jest nasza odpowiedź na wszystkie, możemy tak powiedzieć w przenośni, to jest odpowiedź na wszystkie bezzałogowe statki powietrzne, które mogą się tutaj pojawić, również załogowe. To jest armata będąca w całkowicie polskiej produkcji, produkcji Pitra Towaru i naszych spółek PGZ-owych. I to jest armata, która jest jakby takim miernikiem bezpieczeństwa przeciwko atakom wojsk dronowych, bezzałogowców i nie tylko, ponieważ cechą tej armaty jest to, że może przeciwdziałać zarówno środkom napadu powietrznego, jak śmigłowce czy samoloty, jak i drony, od największych do najmniejszych. Znaliśmy tę armatę w wersji morskiej. W tej chwili jest ona prezentowana w wersji lądowej. Jak rozumiem, jest to też w pewnym sensie pokłosie programu SONA, czyli to jest nie tylko przeciwdziałanie platformom bezzałogowym, ale również granatom moździerzowym i tego typu zagrożeniom. Tak, to jest z uwagi na to, że ta armata ma swoją unikalną cechę, jaką jest dwustronne dosyłanie amunicji. Możemy załadować ją zarówno amunicją podkalibrową, jak i programowalną. I w zależności od tego, jaki środek zwalczamy, używać takiego rodzaju amunicji bez konieczności przystosowywania, przeładowywania tej armaty czy zmiany dosyłanej amunicji. Ona jest w tym samym czasie zdolna do reagowania na różne zagrożenia. No i też jest mobilna, jest posadowiona na naszym Nowym Jelczu i w związku z tym stanowi całkiem dobre uzupełnienie obrony przeciwko zagrożeniom z powietrza, te, które mamy związane z rakietówką, z średnim, krótkim, bardzo krótkim zasięgiem. Doskonałym uzupełnieniem jest tego rodzaju armata. Doświadczenia z wojny na Ukrainie mówią, że zwalczanie obecnych zagrożeń rakietami jest za drogie. Artyleria lufowa nadal ma swoją przyszłość i my ją tutaj pokazujemy. Czy cały system mieści się na takiej platformie jak ciężarówka? Czyli jedna ciężarówka przewozi zarówno moduł celowniczy, jak i efektor, jak i system naprowadzania, gdzie steruje tak, operator? Tak, to jest na tej ciężarówce, tutaj z wyniesionym systemem kierowania mamy prezentowane, także jest to system bardzo mobilny. Rozumiem. I na jakim szczeblu chcecie proponować właśnie, żeby tego typu armata znajdowała się w Wojsku Polskim? Proponujemy jako uzupełnienie Pilicy Plus, jako rozwinięcie Pilicy w drugą fazę, czyli w obronę przeciwdronową, krótko mówiąc. Natomiast jest to do rozważenia z uwagi na to, że ta armata jest dość uniwersalna, może stanowić również uzupełnienie ochrony obiektów stacjonarnych, jak i może być też rozwinięciu mobilnych wojsk. Także to jest do zastosowania, jak będzie klient potrzebował. Takie rozwiązanie mamy, produkujemy, nie musimy kupować żadnej licencji, jest u nas. Ostatnie pytanie. Jesteście gotowi do masowej produkcji? Tak, oczywiście. Czekamy tylko na zapotrzebowanie, zamówienie i dostarczamy, ile trzeba. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.